pod koniec lipca 1944 roku alianci posiadali we Francji przyczółek niewiele większy od tego z drugiego tygodnia czerwca. Brytyjskie siły zatrzymały się pod Caen, natomiast Amerykanie utknęli pod Saint-Lô. Postępy były zdecydowanie zbyt powolne. Rosjanie w tym czasie dochodzili już do Wisły i Warszawy w wyniku wielkiej ofensywy Bagration. Alianci zachodni zaplanowali więc podwójne uderzenie. Brytyjska operacja Goodwood miała odciągnąć niemieckie siły na wschodni odcinek, gdy tymczasem Amerykanie za sprawą operacji Cobra mieli uderzyć w kierunku południowym. 25 lipca ruszyła ofensywa wsparta przez ponad 3000 bombowców, które miały zrzucić ogromny ładunek bomb na bardzo ograniczony teren zajęty przez niemieckie dywizje. Front był jednak mocno ustabilizowany i przeciwnicy stacjonowali bardzo blisko siebie. W wyniku niewykonania do końca rozkazów generała Bradleya, część z bomb spadła też na amerykańskie pozycje. W wyniku pomyłki zginęło ponad 100 amerykańskich żołnierzy i kilkuset odniosło rany. Wśród ofiar znalazł się amerykański generał Leslie McNair, najwyższy stopniem oficer, który poległ w Normandii. Żołnierz na wojnie żyje ze świadomością ryzyka, ale śmierć z rąk własnych sojuszników wydaje się być najmniej sprawiedliwa, niezrozumiała i frustrująca. Ciężko włożyć tę ofiarę w jakiś bohaterski kontekst. Gry w różny sposób rozgrywają karty Friendly Fire. Nieraz chodzi o ochronę graczy przed frustracją, innym razem chodzi o realizm. W jaki sposób karać team killerów? Jak bardzo rozgrywkę zmienia włączenie Friendly Fire? O tym dzisiaj. Zacznijmy od przyjrzenia się trybom softcore w Call of Duty i Battlefieldzie. Choć style rozgrywki obu serii mocno się od siebie różnią, tak oba softcore'y mają jeden punkt wspólny, wyłączony Friendly Fire. Dzięki temu rozgrywka jest mało frustrująca i stawia akcent na lekki spust. Domyślnie odpada więc konieczność potwierdzania celu, a więc możemy prewencyjnie strzelać do każdego poruszającego się żołnierza, wręcz powinniśmy to robić, bo nieraz ułamki sekund będą decydować o tym, czy to my zabijemy wroga, czy on nas. Tym samym nie ma potrzeby uważania z killstreakami w kodzie czy bronią ciężką w Battlefieldzie. Gdy kierujemy czołgiem, bez obaw możemy tuc z działa do budynku zdobywanego przez naszą piechotę. Takie bezpośrednie wsparcie ma jak najbardziej sens, za to nie przeszłoby w realnych warunkach, no przynajmniej w takiej armii jak amerykańska. W Call of Duty zaś charakterystycznym zagraniem stał się tak zwany random grenade. Mały rozmiar map, niski time to kill i niewielka perspektywa na przeżycie wystarczająco długo, by użyć granatu w istotnej sytuacji, prowadziły do wytworzenia się metody miotania granatem w dość losowy sposób, nieraz tuż po respawnie. Dobrzy gracze potrafili jednak wprowadzić random grenade na wyższy poziom. Korytarzowa konstrukcja wielu aren sprawiała, że można było nauczyć się, w którym miejscu upadnie granat. I taki rzut w ciemno przy softcore nie groził sojusznikom, a dawał szansę na zabicie wroga. Stąd walka w trybie softcore bardzo często sprowadza się do niekontrolowanego ognia, przyjemnej rozwałki, która niewiele ma wspólnego z prawdziwymi działaniami wojennymi, gdzie kule i granaty nie rozróżniają między sojusznikiem a wrogiem. Po włączeniu Friendly Fire obie strzelaniny zmieniają się nie do poznania. Gracze muszą bardziej pilnować tego, kiedy naciskają spust i kończy się strzelanie w ciemno z granatników czy zrzucanie bomb na środek ogarniętej walką miejscowości. Wyraźnie można zauważyć i usłyszeć, że włączenie Friendly Fire zmniejsza średnią ilość wystrzałów na sekundę u obu drużyn. Gracze stają się ostrożniejsi i raczej wolą zginąć, niż zabić własnego kumpla z drużyny. No chyba, że ktoś kręci filmy o trollowaniu graczy w Battlefieldzie. W bardziej realistycznych grach, takich jak Day of Infamy czy Arma, jedną z kluczowych umiejętności jest właśnie określanie celu. W historii wielokrotnie dochodziło do incydentów, gdy w chaosie żołnierze strzelali do swoich sojuszników. 8 maja 16 roku w trakcie bitwy pod Verdun niemieckie oddziały zajmowały jeden z kluczowych fortów, Douaumont. W wyniku koszmarnej pomyłki rozpalony ogień mający służyć do gotowania rozprzestrzenił się na skład paliwa i amunicji. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło kilkuset żołnierzy, a pozostali usmoleni i poparzeni opuścili fort i zaczęli wycofywać się w kierunku pozycji sojuszniczych. W zamieszaniu uznani zostali za francuskie siły kolonialne złożone z czarnoskórych żołnierzy. Niemcy otworzyli więc ogień do Niemców, co kosztowało ich kolejne 600 ofiar. Ten epizod, jak mało który, świetnie ukazuje szaleństwo I wojny światowej, ale z szaleństwa i nieprzewidywalności można uczynić atut, tak jak to zrobił system walki w Divinity Original Sin. Turowa walka opiera się przede wszystkim na manipulacji żywiołami. Prostsze taktyki sprowadzają się na przykład do rozlania oleju
a następnie jego podpalenia. Nieraz nie każdy plan wypalał idealnie, a to zapomnieliśmy o tym, że nasz wojownik stoi po kolana we krwi, która również przewodzi prąd, a nasz łucznik używa naelektryzowanego łuku. Żadnej kontroli nad Friendly Fire nie było w podstawowej wersji Baldur's Gate. Zmieniono to dopiero w Enhanced Edition. W jedynce źle rzucona błyskawica mogła wytuć całą drużynę, odbijając się od ścian. W singlu taka wpadka oznacza przeważnie konieczność quick loada, ale taki realizm nie służy jednak każdej formie rozgrywki, szczególnie drużynowym rozgrywkom multi. Overwatch jest skonstruowany pod tym względem bardzo specyficznie. Friendly Fire jest całkowicie nieobecny. Dzięki temu drużyna nie musi bać się trzymania razem i bardzo bliskiej współpracy. Co więcej, bezpośrednie wsparcie nie oznacza też blokowania linii ognia. Pociski i kule przelatują przez sojuszników, dzięki czemu tank pełni swoją rolę na dwa sposoby. Nie tylko zgarnia obrażenia, ale też pozwala kompanom na bezpieczne prowadzenie ognia zza jego pleców. Wprowadzenie Friendly Fire do Overwatcha kolosalnie wpłynęłoby na wybór klas, balans, ale także na sam charakter rozgrywki. Mamy też rozwiązanie pośrednie, czyli wprowadzenie niepełnego Friendly Fire z jakimś modyfikatorem obrażeń. Sprawia to, że gracz ma większy margines błędu i pozwala to uniknąć znacznych frustracji. W oryginalnym CS-ie obrażenia od sojuszniczych kul zmniejszano o połowę. Niby mało, ale nadal każdy przypadek Friendly Fire był bolesny, bo pozbawiał pancerza i zdrowia, co przy starciu z wrogiem mogło przeważyć między śmiercią a zwycięstwem. Ogień sojuszniczy można również potraktować jako konkretną taktykę, w tym szczególnie prym wiodą gry RPG z taktycznym systemem walki oraz strategie czy karcianki. Nie ma nic bardziej frustrującego dla przeciwnika niż przejęcie kontroli nad wrogą kreaturą i obrócenie jej przeciwko własnym sojusznikom. W Heroes of Might and Magic 3 tak działała hipnoza, zasadniczo dość słaba, bo pozwalająca przejąć kontrolę nad dość małymi grupami stworów. Nieraz mogło się okazać, że hipnoza zadziałałaby jedynie na najsłabsze potwory. Inaczej to funkcjonowało na zasadach Dungeons and Dragons. W Baldur's Gate wystarczył nieudany rzut obronny, by móc przestraszyć lub zauroczyć przeciwników. W Hearthstone mamy za to karty, które jak na przykład Zdrada zadają bezpośrednio obrażenia po stronie przeciwnika, ale są też opcje, aby przejąć kontrolę nad wybranym potworem. Tak działała podstawowa karta kapłana, Kontrola Umysłu, która początkowo z kosztem 8 była ogólnie przegięta, ale i dziś z kosztem 10 jest potencjalnym game changerem. I grając przeciwko kapłanowi trzeba się liczyć, że dopakowana najmocniejsza bestia może szybko zmienić barwy. Założenie, że własne jednostki są potencjalnym zagrożeniem, było kluczowym elementem każdej gry z serii XCOM. To właśnie tam napotkanie pierwszych przeciwników psionicznych mogło być kubłem zimnej wody na głowę zbyt pewnego siebie dowódcy. Utrata na 3 tury mocnego żołnierza nieraz prowadziła do wykolejenia najlepszego planu. Age of Empires miało też swoich charakterystycznych i niezwykle irytujących kapłanów. W innych RTS-ach nieraz potężne jednostki dostały za to specjalnie efekt rozpryskowych obrażeń, aby nie móc z nich korzystać bez opamiętania. W Command & Conquer w piechocie służyli grenadierzy i żołnierze z miotaczami ognia i w dużych liczbach stanowili jednak zagrożenie dla swoich szeregów, bo śmierć tylko jednego z nich mogła doprowadzić do serii eksplozji i wytłuczenia całego oddziału. Siege Tank ze StarCrafta w trybie oblężniczym też nie przebierał w środkach. Zadawał wtedy obrażenia rozpryskowe, co potrafili wykorzystać przeciwnicy. Decyzje co do Friendly Fire nie zawsze są logiczne, bo są uzasadnione potrzebami gameplayowymi. Ciekawe podejście do Friendly Fire posiadały gry z uniwersum Warhammera 40 000. Komisarze Gwardii Imperialnej mogli poświęcić, czyli rozstrzelać, jednego z żołnierzy dla utrzymania spójności oddziału. W bitewnej wersji Warhammera Fantasy z graniem orkami wiązały się nieraz nieprzewidywalne efekty działania jednostek, w tym na przykład bratobójcze walki między własnymi oddziałami czy wpadnięcie goblińskich fanatyków z powrotem w linię własnej armii. Dowódca hordy musiał więc minimalizować animozję wśród orków odpowiednim ustawieniem armii. Inna sprawa, że artyleria imperialna również nie była w 100% bezpieczna. Co innego jednak grać twarzą w twarz i pośmiać się z samobójczego efektu wystrzału, a co innego grać z anonimowymi ludźmi w internecie. Dla większości graczy wystarczającą karą przy Friendly Fire jest zabicie własnej jednostki czy kompana, a tym samym zmniejszenie szans na zwycięstwo.
W strzelankach drużynowych trafiają się jednak gracze, którym nie zależy na grze zespołowej i wyniku, ale którzy z przyjemnością wpakują kulkę w plecy sojusznikowi. Mowa o tak zwanym griffingu, czyli zachowaniu, które ma na celu zepsucie zabawy innym graczom. System Friendly Fire nie działałby więc w większości wypadków, gdyby nie niósł ze sobą przykrych konsekwencji. W Call of Duty zdarzało się to nawet w singlu i komunikat Friendly Fire Will Not Be Tolerated oznaczał restart gry. W podstawowym Counter-Strike'u zabicie członka drużyny oznaczało utratę punktu i pieniędzy. Dzisiaj w CSGO to także kara utraty jednego fraga, ale przy zabiciu trzech towarzyszy albo jednego natychmiast po rozpoczęciu rozgrywki, team killera czekają już bany o coraz dłuższym efekcie działania. W trybach hardcore w Call of Duty są podobne systemy. Trzy team kille oznaczają wyrzucenie z rozgrywki, za to Modern Warfare 2 wprowadził moduł Hardcore Ricochet, w którym Friendly Fire zgodnie z nazwą działa na odwrót. Obrażenia są oddawane sprawcy, a więc można zginąć, strzelając do sojusznika. Ciekawy model kary za team kill wprowadzili twórcy America's Army Proving Grounds. Gracz trafia tam bowiem do celi w wojskowym więzieniu Fort Leavenworth. I tak istnieje to więzienie naprawdę. Innym jeszcze podejściem jest system mieszany. W Borderlandsach domyślnie nie możemy zranić kompana. Co więcej, są nawet umiejętności, które sprawiają, że leczymy lub wzmacniamy towarzysza, strzelając do niego. Friendly Fire zostaje włączony dopiero, gdy kompan przyjmie wyzwanie na pojedynek, a więc z obu stron musi być chęć do walki. I gdy wydawało się, że gry będą coraz mocniej walczyć z teamkillerami, tak znowu świeże trendy wzięły branżę z zaskoczenia. W pewnych gatunkach modele zabezpieczeń przed teamkillami ustąpiły całkowitej dowolności. To takie gry jak DayZ zmieniły podejście do Friendly Fire i z braku zabezpieczeń stworzyły swój największy atut. Tam bez żadnych kar, przynajmniej kar punktowych, możemy zabić każdego innego gracza. Tym bardziej liczyło się znalezienie osób godnych zaufania, ale też praca nad reputacją na serwerze. Ta decyzja projektantów była kluczowa do oddania charakteru survivalu oraz tworzenia się opowieści bez narzuconej z góry fabuły. Twórcy dawali więc graczom do zrozumienia: my dajmy wam narzędzia, ale historia należy już do was. I nawet gry z mainstreamu, jak Division Ubisoftu, starały się pod pewną kontrolą oddać wrażenie grania w nieprzewidywalny survival. Strefa mroku zmieniała zasady. W poszukiwaniu najlepszego sprzętu niemal konieczna była współpraca z innymi graczami. Problem w tym, że nie o same zabijanie wrogów tu chodziło. Istotne było doniesienie skażonych przedmiotów do strefy ewakuacyjnej. Nic dziwnego, że to właśnie pod sam koniec wyprawy mogliśmy nagle otrzymać kulkę w plecy. Frustrujące? Na pewno, ale dla wielu graczy ta nieprzewidywalność jest głównym atutem, a także sposobem na wykiwanie co bardziej ufnych nieznajomych. Nieraz Friendly Fire bywał też w historii konieczny, tak jak w przypadku nagłego odwrócenia się sytuacji na froncie zachodnim pod koniec czerwca 1940 roku. 22 czerwca dochodzi do zawieszenia broni między Francją a Niemcami, a Wielka Brytania pozostaje sama na polu walki. Dla Brytyjczyków najbardziej problematyczną stawała się sytuacja francuskiej floty, stacjonującej m.in. w Mars el-Kebir na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Przejęcie okrętów przez faszystowską Francję Vichy było bardzo niebezpieczne i tak 3 lipca doszło do ataku na niedawnego sojusznika. W ataku na Mars el-Kebir zginęło niemal 1500 francuskich marynarzy, co było przykrym wyłomem w relacjach brytyjsko-francuskich i wodą na młyn dla niemieckiej propagandy. Do sprawy odniósł się w swoim dzienniku Joseph Goebbels, zadowolony z takiego przebiegu działań. Angielska flota atakuje flotę francuską w porcie Oranu. Duże straty. Najwyższego stopnia cynizm Churchilla. Ogromne wrażenie na świecie. Wykorzystujemy to na własną korzyść. A jaki styl gry wy preferujecie? Czy gracie czasem na serwerach z włączonym Friendly Fire? Dajcie znać w komentarzach. To jest kurwa, ale cieszę się, że szedłem na papierosa, naprawdę.